Może znajdźmy jakiś kamyk, To jest najbardziej puścimy. Na południe wysunięty fragment murcek, dalej się już nie da. My się tak bujamy, czy to mi się coś dzieje właśnie, z błędnikiem? Właśnie, bo ja tutaj też czuję pod stopami taki delikatny ruch i to jest niepokojące. Czy mam być szczery, czy mam być grzeczny? Ale czemu nie można ich zwiedzać też w takich warunkach pogodowych? Co się stanie, zaraz zobaczymy. Co to jest? No nie wiem. Mojemu jakiś składzik namietły. Albo gołębnik albo jakiś, co to będzie? Haziel. Haziel. Haźliki tu były. Santana. Santana. Cześć. Miam, miam. Piękna. Mikrokosmiczna i też opowieść. Czuję, że one jeszcze zrobią wiele dobrego. A dzisiaj właśnie do waszego słowniczka trafia słowo murcek. Jeszcze nie tak dawno temu powiedzielibyśmy, że jedziemy z mikrokosmosami do innego miasta. Teraz musimy przyznać, że odcinek zrealizowaliśmy w obrębie Katowic, no bo od tych 40 lat murcki są częścią obecnej stolicy województwa, choć wybijają się na niepodległość swoją tożsamością, historią i swoistym mikroklimatem. To widać na pierwszy rzut oka, chociażby z dostrzegalni, ale może akurat nie tego dnia. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest najlepsza pora na zwiedzanie okolicy, ale my myślimy inaczej. Ale czemu nie można ich zwiedzać też w takich warunkach pogodowych? Zbliżamy się na najwyższe wzniesienie w Katowicach. To jest tak zwane wzgórze Wandy. Wandy, tak, tak jest. A przy tym wzgórzu Wandy znajduje się taka wieża. Ale zanim na nią wejdziemy, żeby zobaczyć, co pięknego dla nas przygotowała ta wieżyczka. Tutaj właśnie mamy dowód naszego wysiłku. 352 metry nad poziomem morza. Najwyższy szczyt miasta Katowice, czyli wzgórze Wandy. W czasie deszczu dzieci się nudzą, ale my nie. Dlatego idziemy na wieżę. Jeśli ktoś myślał, że mikrokosmosy, nagrywanie ich to jest łatwy kawałek chleba, no to zresztą już po kilku odcinkach to chyba dobrze wiecie, że tak nie jest. Ale dzisiaj jest w ogóle hardkorowo, bo wchodzimy na taką wieżę. No długo jeszcze będę czekać? Bezczelność w tym programie to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Dobrze, że państwo nie biorą udziału w nagraniach. Hop, hop, hop. Zaczynamy. Znajdujemy się na dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Murskiej na Leśnicy Katowice. Wieża ma wysokość 38 metrów. Mhm. I praktycznie każdego dnia w okresie zagrożenia pożarowego obserwator kilkukrotnie na tą wieżę musi wejść i z niej zejść. A ja muszę dodać, że my zgubiliśmy już rachubę, ile jest tutaj tych schodów mniej więcej po pierwszej setce, więc tak, trudno powiedzieć. To prawda, przestaliśmy je liczyć. Dzisiaj zagrożenia pożarowego nie ma. To możemy wam powiedzieć, tak? Na 100%. Tak, tak. Znaczy spytajmy eksperta. Właśnie, czy jest zagrożenie pożarowe? Całe szczęście od 2 dni pada nam deszcz. To jeszcze zapytam, czy my się tak bujamy, czy to mi się coś dzieje właśnie, z błędnikiem? Właśnie, bo ja tutaj też czuję pod stopami taki delikatny ruch i to jest niepokojące. Czy mam być szczery, czy mam być grzeczny? Oczywiście bujamy się z tytułu tego, że znajdujemy się na wysokości 38 metrów, a wiatr troszeczkę przy okazji opadów deszczu też dzisiaj nami hula, także to odczucie jest jak najbardziej faktyczne. Dostrzegalnia służy obserwacjom lasów Nadleśnictwa Katowice. Jest to jeden z elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego naszych lasów. Praktycznie połowa naszego nadleśnictwa, czyli ponad 7 tysięcy hektarów, jest widocznych właśnie z tej wieży. Tak się opieram o ten stolik. Powiedziałbym, że nie powinieneś tak właśnie do końca, bo to jest jakaś instalacja. To stolik barowy, ale to mnie troszkę jednak wyprowadza z tego myślenia. Tak, no obserwator korzystając z tego urządzenia, po zauważeniu dymu określa kąt, na którym ten dym występuje. Obserwator siedzący na drugiej wieży też określa swoje kąty i w miejscu przecięcia prawdopodobnie jest jakiś pożar, tak? W czasie naszej rozmowy część tych chmur się przesunęła i ujawniła nam się kopalnia Wesoła, to będzie? Tak, to jest kopalnia Wesoła. Piękny stąd widok się rozpościera. Tak, teraz wam go pokażemy. Zapraszamy. No cóż. Albo archiwum jednak. Zobaczcie sobie archiwum.
możemy się śmiać z tego deszczu, robić z tego walor, ale tak naprawdę, to jak się spojrzy teraz na ten widok przez to okno, to to też ma swój urok. Bo kiedy ostatnio mieliście okazję, żeby spojrzeć na takie chmury pełzające po koronach drzew z takiej wysokości? To też jest piękne. I kojące. I kojące. Kojące, kojące, to ja powiedziałem. Aura na mnie straszna, dziarsko idziemy przed siebie i obieramy azymut na Park Murckowski. Pytamy, co wspólnego ma ta okolica z żubrami? Murckowianie dumni są z jednej rzeczy. Murcki, żubry w Murckach to nie jest kolejne miejsce, gdzie były żubry. To trzeba kolejność odwrócić. Gdyby nie było Murcek, najprawdopodobniej żubrów by w ogóle nie było. I dzisiaj byśmy to mówili o zwierzęciu jako wymarłym. W roku 1865 właśnie do Murcek sprowadza książę Pszczyński cztery żubry. Trzy krowy i jednego byka. W celach oczywiście wszyscy wiemy dziś... Jako takie zwierzątko domowe. Pozamieniali się? No nie, nie, nie. Dziś bardziej to odbieramy w kontrowersyjnych sprawach do celów magnackich, wymysłów, do polowań i tak dalej. Celowo, świadomie zakładali tutaj hodowlę. Oni chcieli stworzyć na nowo żubra, co im się udaje. Dochowano się przez te 10-15 lat już dwóch nowych pokoleń. Idziemy dalej. Park Murckowski leży w zasadzie w centrum i tak bardzo zielonej okolicy. Pytanie więc, po co stworzono park, skoro wokół tyle zieleni? Na byłym wykopalisku, na byłym terenie, który był terenem pokopalnianym, czyli mamy rok 1808 i mamy, no dzisiaj to nazywamy pierwszą rekultywacją terenu. Park powstał na zrekultywowanym terenie. Z innego też względu, tu było tak zwane to pierwotne górnictwo. Chodziło o to, żeby na tym terenie nic nie budować. Nie po raz pierwszy w Mikrokosmosach zabieramy Was kaj w krzoki. I chyba gdzieś to już mówiłam. No ale tak, bo przecież właśnie my takich niuansów szukamy, takich drobiazgów, które niejednokrotnie właśnie w takich miejscach się chowają. Jesteśmy w Parku Murckowskim, to już doskonale wiecie. No i ja chcę Wam teraz pokazać głaz. Chyba mam słabość do tych głazów, słuchajcie, na to wychodzi, ale tłumaczę i objaśniam dlaczego. Ten głaz to nie jest taki zwykły głaz narzutowy, to jest symbol pewnego miejsca. Bo jak już wiecie, ten park to jest, no powiedzmy, pierwszy, przynajmniej w Katowicach, teren zrekultywowany. A ta skała, ten głaz w zasadzie, symbolizuje jeden z pierwszych szybów, które tutaj powstawały. On jest dokładnie w miejscu, gdzie dawniej w XVIII wieku był szyb Ludwik. Więc będąc w tym parku, szukajcie właśnie takich głazów, bo one wskazują na miejsce, gdzie kiedyś się fedrowało. Nie odchodzimy daleko. Schlafhaus to nasz kolejny przystanek i mamy tutaj obiecaną pewną niespodziankę. Jest to pierwszy Schlafhaus, czyli pierwszy dom noclegowy dla górników niezamężnych, którzy tu przychodzili pracować od poniedziałku do soboty. A teraz chodźmy na tą niespodziankę. Tak? Okay, no, ja jestem gotowa, dobra. A to nie wchodzimy tędy. Dobra. Idziemy więc. Co się stanie, zaraz zobaczymy. Cóż dla nas pan przygotował? Idziemy tak naprawdę na tył tego Schlafhausu. Nie wiem, czy kamera to ładnie złapie. Interesują nas te kominy. I te małe rowerki. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Rowerki mniej, ale to podwyższenie. I teraz mam pytanie. Jak państwo sądzą, co to jest? Ja mówię, schron jakiś, no. Jakaś kotłownia? Bardzo blisko. Łaźnia. 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 Zgadłam. To była pierwsza łaźnia w Murcku, wybudowana w 1888. I ten budynek razem z tą łaźnią ma bezpośredni związek z nazwą Murcki. Do 1888 roku nie było łaźni na kopalni, więc górnicy szli do domu umorusani, umurckani,
czyli te górniki, to były Murcki. Czyli mamy przynajmniej kilka już nazw na górników. Górnik, Grubiosz, Murcyk? Murcyk. Gwarek. Bergmon. No jest tego trochę. Trochę tego jest. A dzisiaj właśnie do waszego słowniczka trafia słowo Murcyk. Centrum tej osady, wszystkie budynki użyteczności publicznej, Konsum, piekarnia, z każdej strony odchodzą zabudowania mieszkalne. Tak wygląda plac Kasprowicza. Jesteśmy w Murckach, czyli w miejscu najstarszej kopalni węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Ta kolonia rozrastała się w różnych okresach. Sama kolonia ta najstarsza to jest 70 lat budowana, a później okres PRL-u, oczywiście bloki czy inne rzeczy. Jest to rynek murckowski, przystanek się nazywa Rynek Murcki, choć formalnie dzisiaj jako dzielnica Katowic to jest plac Kasprowicza. To już jest założenie, to które było robione przez większość kolonii robotniczych budowane na początku XX wieku, zgodnie z pewnymi założeniami ustawowymi. Czyli w każdej takiej dzielnicy musiał być Konsum czy Warenhaus, musiała być piekarnia. Oczywiście musiała być szkoła, musiała być gospoda, gasthaus. A czy tu się fajnie mieszkało? Chętnie tutaj się pracownicy osiedlali, bo podobno to tak różnie bywało. Pierwotnie jak pierwsze zabudowania powstały, to jest 1852 rok, to pracownik dostawał mieszkanie, dostawał robotę, i karczma była. I nic więcej. I teraz się okazuje, że to nie wystarcza. Ci ludzie, którzy tu przychodzili, oni uciekali. Książę Pszczyński musiał znaleźć sposoby, żeby tych ludzi zatrzymać. By zobaczyć, jak mieszkało się na Murckach, zaglądamy w einfarty i podwórka. Pan Bartłomiej ma dla nas następną zagadkę. Co to jest? No nie wiem. Mają jakiś składzik namiotły. Albo gołębnik albo jakiś, Co to będzie? Haziel. Haźliki tu były. Więc nie, pokazuje to nie dlatego, że nie ma tego. To było w każdej z tych kolonii robotniczych. Oni potrzebują tak, potrzebują ogródka, potrzebują chlewika do tego, żeby móc tu świnie hodować, kury, koza. Bo ci ludzie, którzy tu przychodzili, to byli miejscowi, ale miejscowi z rolnictwa. Ludzie, którzy byli związani ze wsią. No i stąd się wzięło coś, co dla Murckowian jest tożsame. Ja w Murckach było fajnie, bo tu był ogródek, tu był chlewik, a jeszcze kąsek pola dostawali na to, żeby kartofle obrabiać i tak dalej. To jest jeden ze sposobów zatrzymania ludzi tu na miejscu. Czyli te wszystkie udogodnienia miały rekompensować fakt, że wypłata tu była gorsza? A jeśli była, to dlaczego? Tak, była, bo po prostu węgiel był gorszej jakości. On nie nadawał się, nie był to węgiel koksujący, więc cena węgla była niższa. Spójrzmy w drugą stronę, na budynki mieszkalne. One są budowane w tym samym czasie, co Giszowiec, Nikiszowiec. Jest zachwyt dzisiaj Nikiszowcem, tą czerwoną cegłą, no ale tu, proszę zobaczyć. Też ona jest. Jest, ale oprócz tego mamy piaskowiec, mamy tynki, a jak przejdziemy się, te budynki, każdy jest oczywiście inny, tam jeszcze znajdziemy szachulec. Książę Pszczyński, który był właścicielem wszystkiego, co tu jest, budował nie proste zabudowania, ale budował zabudowania, które miały się podobać. A chlewik najczęściej to jest po prostu taka mała komórka, a tu są te chlewiki jednak, jak takie dodatkowe domki. I w takim chlewiku można by było mieszkać. No właśnie, ja bym się nie obraził na takich chlewiki. Są takie osoby, które chciały w ten sposób zrobić sobie dom, tak? Ja się totalnie nie dziwię, ja widzę taką koncepcję. Były takie osoby, które o takie rzeczy pytały. Z tyłu są schody, tam gołębniki oczywiście. Jedne drzwi do garażu zrobić jako wyjście na taras. Tak. Drugie, podmurować, że okienko, no. Nie? Tędy można by było wejść, jeszcze ci zimna nie naleci, bo masz. Ale co tam od przedsionek... haźlika, że tam przedpokój w haźliku? No, tu wejść do domu jakby od tej spory, tu se buty ściągniesz, tam wchodzisz, nie? No, ale kibel normalnie by był tam, toaleta byłaby w środku już, no. Czy ty masz wszystko już wymyślone? Czekam na klucze, panie prezydencie. Ja. A teraz proszę nie regulować odbiorników. Będziemy mówić o przedszkolu. Tak, o przedszkolu, bo to ono znajduje się w tym majestatycznym budynku, który książęta pszczyńscy kazali wybudować dla dyrektora tutejszej kopalni. Jeśli swoim klimatem i urodą przywodzi wam na myśl inne budowle, to macie rację. Są pewne podobieństwa z innymi budynkami, które należały do bogatego portfolio Hochbergów. Wciąż mokniemy bez zmian, ale mycka na głowie i jadymy durś.
Tak jest. Stoimy przed bramą i ta brama kiedyś powstrzymywałaby nas przed tym, aby wejść tutaj na spotkanie z dyrektorem kopalni Murcki, no czy wcześniej dyrektorem kopalni Emanuel Zegen. Tak. Natomiast teraz powstrzymuje nas tylko przed tym, abyśmy nie weszli na teren przedszkola, bo ono mieści się właśnie w tej cudownej willi, którą niektórzy nazywają pałacykiem. Została zbudowana na polecenie czyje? Pszczyńskiego księcia? Dokładnie tak. Zobaczmy ją więc z góry. Zabieramy was w takie miejsce, nawet w taką pogodę. Odstępy Amazonii. Dokładnie. Trochę tak się czuję, nie? Jakbyśmy jakiś survival uprawiali teraz. A ta pierwotna, pradawna kopalnia Murcki to było właśnie to. A to jest... Ta najstarsza na Górnym Śląsku, jeżeli wierzyć naszemu przewodnikowi. Chociaż są osoby, które się spierają i mówią, że to jednak Franciszek. Franciszek, nie? W Rudzie Śląskiej. Mm. Ale to dyskusja na inny moment. To dyskusja na inny moment. A tutaj bezdyskusyjnie stara łaźnia, którą pamiętają jeszcze tutaj najstarsi mieszkańcy. I chcieliśmy wam pokazać tą łaźnię, bo pokazaliśmy wam wcześniej tą drugą, która była w Murckach, czyli to taka ukryta z tymi kominami. Ciekawe miejsce. No a jakbyśmy przeszli przez te wszystkie kałuże i poszli tam, to wiesz, gdzie będziemy? No. Na hołdzie w Murckach. A to znowu, jeśli nawet Murcek nie znacie, to bardzo dobrze każdy kierowca wie, gdzie jest ta hołda w Murckach, bo ją widać po prostu z trasy 86. Tam często stoją misiaczki obok. Także uważajcie. A ta hołda, jeżeli dobrze myślę, ona też dość skutecznie te Murcki przesłania przejeżdżającym. To jest jedyny tak naprawdę fragment Murcy, który widać, tak? Mm. Ta hołda, to wzniesienie, no bo reszta jest za takim pasmem, za ścianą drzew. Czyli po prostu... I może i dobrze. Czyli taka ukryta Amazonia. Tak. Po prostu teraz to widać, tak. Może znajdźmy jakiś kamyk, to jest najbardziej na południe wysunięty fragment Murcek. Dalej się już nie da. Dalej jest. Zewsząd jesteśmy otoczeni wodą. Morze Murckowe. No tak naprawdę to jest większa kałuża, bo tu był taki bruk. Kiedy widzimy coś pięknego i szczególnego, chcemy to zamknąć w obrazie. Nikiszowiec i Giszowiec ma już ich pełno. Na szczęście za sprawą naszej kolejnej bohaterki rośnie też liczba dzieł sztuki związanych z Murckami. Nasze żywe sreberko. Santana jest naszym gościem. A raczej my jesteśmy gościem Santana. Tak, dokładnie. Ale się spojrzało. No co? Santana teraz szuka swojej pani Bożeny. Z panią Bożeną za chwilę będziemy rozmawiać o jej twórczości. Pani Bożena z miłości do Murcek tworzy piękny obraz. Bo Santana o obrazach jakoś porozmawiać z nami nie chce. Może dlatego, że się nie znamy. Santana, wolisz olejne czy nie? Co widzimy na tych obrazach? Co pani zawarła na tym płótnie? Te obrazy pokazują moje wspomnienia z dzieciństwa. Murcki, które gdzieś tam pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, kiedy tu przyjeżdżałam w odwiedziny do ciotek. Było mi żal, że umyka ta historia, gdzieś się gubi. Zapominamy o tych budynkach, które kiedyś były, gdzie Murcki były letniskiem i przyjeżdżali tutaj wspaniali ludzie, była wspaniała zabawa. No to się wszystko gdzieś zgubiło, nie ma tego. Moja fascynacja się zaczęła od Gasthausu, który potem został przekształcony w prewentorium. Jako mała dziewczynka widziałam ten budynek, który jeszcze tętnił życiem i było mi bardzo żal, jak w 76 roku został zburzony w trakcie budowania drogi szybkiego ruchu do Bielska. To są Murcki, których już nie ma i odżyły poprzez moje malowanie. To piękno tej dzielnicy jest niedostrzegane. I jest niedostrzegane, dlatego że no to nie jest czerwona cegła. Ona była zamożniejsza na początku, dlatego że budynki były tynkowane, więc to świadczyło o takiej zamożności tej dzielnicy, przynajmniej z tego, co słyszałam. Natomiast Nikiszowiec, no to była taka biedniejsza dzielnica. Tutaj w Murckach książę dbał o to, żeby to ci górnicy mieszkali tak bardziej elegancko. Santana! Santana! Cześć! Miam, miam. Santana, halo. On teraz jest zajęta, teraz jej... No właśnie, goń się, wiesz? Bartek kontra obważanek wygrywa obważanek. Nie jesteś w stanie. Obważankiem reżimu.
Słuchajcie, wracamy do naszej mikrokosmicznej bazy z dziełami sztuki. I to aż z trzema. I chyba taką scenę już raz robiliśmy. Tak, na Nikiszowcu. Tak, dokładnie. No bo też była sztuka, też były przepiękne obrazy. I ja szybko tylko trzeba zamienię. Trzeba prezentacja. Cyk. Proszę bardzo. Właśnie. I jeszcze moja prezentacja, bo jak mówię, są trzy. O! Śląsk, a dokładnie Murcki. Takie, jakie były kiedyś zawarte na tym płótnie. Malowana z potrzeby serca. Piękna, mikrokosmiczna opowieść. I coś czuję, że one jeszcze zrobią wiele dobrego. Wyszedł hajer z gruby, fakt to dobrze znany. Nie było Bady Hali, poprzął umurckany. Czorny jak ta noc, po szychcie syrany. Nie było Bady Hali, chopszoł umockany. Bez platszą w ciep na luz. Umurckany blues, umurckany blues. Mikrokosmosy, ale to nie były mikroopady. Podczas ostatniego nagrywania materiału w Murckach ten deszcz nas przegonił i nie zdążyliśmy nawet nagrać tak naprawdę zakończenia, bo byliśmy przemoknięci do ostatniej nitki. Ale nie ma tego złego, bo dzięki temu poznacie naszego montażystę Tomasza. O tak, to jest człowiek, dzięki któremu to wszystko się udaje. To są mikromontaże. Ale wielka sztuka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mikrokamera. Będzie jakiś vlog? Tak się właśnie suszy profesjonalnie w telewizji Katowice. Głowy tym, którzy coś zepsują na zdjęciach. Ja powiedziałem jej siat, a ona na mnie co powiedziałaś? No. A co ty do mnie? Santana! Ja muszę się... Santana! Bartek, jak pracujesz na statywie? Teraz czuję. Co czujesz? Jak korebie. No, teraz się i wróci.